Thank you.
Chrystusowi nie będzie smutny, jak i mocniej to prawo zabijemy. Moi drodzy, my się już troszeczkę znamy, prawda? Ja chciałabym w imieniu swoim i Koła Gospodyń Wierzchowicach bardzo serdecznie Wam podziękować za dzisiejszy występ, bo myślę, że jak tu Pan Dyrektor podkreślił, naprawdę było warto, bo po tym znacznym, po tej znacznej przerwie, po tym okresie, prawie 2 lat, po prostu przypomnienie tego, co jest najważniejsze w życiu, chyba bardzo się nam dzisiaj przydało, prawda? Myślę, że rodzice to potwierdzą, bo naprawdę temat tych jasełek był taki po prostu prosty i życiowy. I na to powinniśmy, szczególnie wy, młodzi, dzieci, młodzież i my starsi, zwrócić uwagę, że najważniejsze w życiu to jest szacunek, miłość do drugiej osoby i po prostu powinniśmy się wzajemnie szanować. To, co tu szczególnie podkreślaliśmy, miłość do Pana Boga, do Matki Bożej, to jest bardzo, bardzo ważne w naszym życiu. I patrząc na Was, takie najmłodsze, małe klasy, co miałam okazję już poznać w szkole, że jesteście bardzo pracowici i dzisiaj potwierdziliście to, że naprawdę potraficie pracować, pomyśleć i aktorsko przedstawić to taki chociażby jak dzisiaj przedstawili. Także naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście Pani Milice, Panu muzykom, Panu Pawłowi, no i oczywiście całemu gronowi i gronu pedagogicznemu, które na pewno pomagało przy tym wszystkim. No i Panu Dyrektorowi, który jest tą głową rodziny. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. A tu macie taki słodki upominek, po prostu. Dziękujemy serdecznie. Tym razem podobno zdrowie.
zajmie się pani. Jeżeli trzeba, to nawet czekają do poniedziałku, to najwyżej trochę bardziej dojrzałe. Gratuluję wam występów. Mam taki pewien niedosyt, że mając jeszcze pana dyrektora artysty, nie wystąpił pan. Jakaś rola by tu może. Będzie więcej negatywnych postaci. Negatywnych to nie było. Ale coś by się znalazło. Dziękujemy w imieniu stowarzyszenia i stowarzyszenie, jak wiecie, nazywa się Jaś Komisek, Nasza Przyszłość, a nasza przyszłość to właśnie wy. Jeszcze raz dziękujemy. W imieniu wszystkich rodziców chciałam bardzo podziękować wspaniałym śpiewanym artystom. Byliście super. Jesteśmy pod wrażeniem, jesteśmy z was wszystkich bardzo dumni. Dziękujemy pani Lidze, panu Panu i panu Pedagogicznemu za przygotowanie. Przekazuję słodkie upominy do wszystkich artystów. No i chętnie przyjdziemy znowu, jak nas zaprosicie, jak będziecie z Lidza. Dziękujemy. Dzięki wam mogliśmy przeżyć jeszcze raz to, co wydarzyło się kiedyś w Betlejem. A trzeba nam przypominać bardzo często tę prawdę, że Bóg jest z nami, że Bóg jest w naszych sercach. Jesteśmy zdolni do większej miłości, tak jak tutaj mamy napisane, do większej nadziei, większej dobroci, do większego pokoju. Do tego wszystkiego jesteśmy zdolni dzięki pomocy Panu Boga. Życzę wam, by te wartości były w waszych sercach, by ujawniały się w waszych relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, wszędzie tam, gdzie będziecie. Dziękuję. Serdecznie pozdrowiłem tych, którzy przybyć nie mogli, od pani Ewy Masłowskiej, od pani Renaty Osieckiej. Niestety nie mogły tu się z nami zjawić. Wzrok mam już słaby, nie wiem, czy ja nie przegapiłem jakiegoś anioła, czy jest ktoś, kto by jeszcze chciał wystąpić i coś powiedzieć. No to dobrze, to ja nie ma, to nie ma. To kochani, tacy jesteśmy teraz lepsi, kończymy lepsi, wychodzimy lepsi niż przyszliśmy, czyli Kościół spełnił swoją rolę. Jasełka się udały. Panie Paweł, prosimy jeszcze o jedną kolędę. Może ostatnią sobie powtórzymy, dobrze? Bo taki dzień jest ładny, że prawie nam Wigilia wychodzi. Jeśli państwo macie ochotę, to bardzo proszę wesprzeć artystów i szkołę dodatkiem pieniężnym do koszyczka. Te pieniążki będą przekazane na konto Rady Rodziców. Dobrze? Dziękuję wam serdecznie, że mogliście razem z nami być.